Maybe. Może. But maybe
maybe not. A może nie. And I found out that many people are not willing to pay the price. I odkryłem, że wiele osób nie jest gotowych ponieść tą cenę. You know, that's why I have so much respect for all the leaders sitting up front here, because I know when people are sleeping, they make another call. I know when they get a no, they just pump themselves up and they go out and do it again. I know if they have a negative experience, they just go out and put themselves positive again and they just help more people. Dlatego mam wielki szacunek, wielkie uznanie dla tych liderów, którzy siedzą tutaj w pierwszych rzędach. Bo to są ludzie, którzy kiedy inni śpią, oni pracują. Kiedy inni się zniechęcają, oni słyszą nie po raz kolejny, pracują dalej i są wytrwali i osiągają te sukcesy. But this morning is not about the leaders up here, it's for everybody in this room way in the back. Ale dzisiaj nie chodzi tylko o liderów tutaj z przodu, chodzi o całą wszystkich z was, także tych z ostatnich rzędów. Because it's a long time ago, I was at a big convention, it was a huge convention. Dawno temu, już sporo czasu minął, byłem na wielkiej konwencji. And I sat way up there in the back, like really like I was the last row up there. Siedziałem tam w ostatnim, prawie ostatnim rzędzie, było bardzo daleko od sceny. And the speaker on stage, he said that for everybody in the room who really wants to, your time will come. A mówca na scenie powiedział, że dla każdego w tej sali, bez wyjątku, przyjdzie jego czas. And I'm going to give you specifically what you need in order to make it, so I don't leave you in the dark here this morning. Więc ja dzisiaj chciałem wam powiedzieć dokładnie, szczegółowo, czego wam potrzeba, żeby to osiągnąć. But you know, the speaker said, and he pointed out, and I'm sure he was pointing right to me, if you really want, your time will come. Ale mówca wtedy powiedział i pokazał palcem w moim kierunku. Pewnie oczywiście nie o mnie myślał, natomiast powiedział, twój czas też przyjdzie. And I think that's very powerful. Myślę, że to jest niezwykle mocne. And I also think everybody in this room here is very powerful. I sądzę też, że każdy w tej sali jest mocną osobą. But do you know what it means to be powerful? Ale wiecie, czego trzeba, żeby być takim mocnym człowiekiem? Well, one of the most successful people in personal development in the world, Anthony Robbins, he says, you need clarity for power. Jeden z najlepszych mówców, największych specjalistów zajmujących się rozwojem osobistym powiedział, że potrzebujemy jasności umysłu. You know, one of the most important questions I ask a new distributor is, who do you want to be 5 years from now? Jednym z najważniejszych pytań, jakie zadaję nowym dystrybutorom czy kandydatom jest, kim chcesz być, jakim chcesz mieć życie za 5 lat? You know, that's a very important question. I don't ask what you want to have. To jest ważne pytanie, bo ja nie pytam, co chciałbyś mieć. I ask him, who do you want to be? Pytam, kim chciałbyś być? Because in this life we can do anything. Bo w tym życiu możemy robić wszystko. You know, I'll share with you later, I've been at the War Project in Brazil, some stories, and you know, there are millions of people, actually there are billions of people, they cannot choose who they want to be. Będę potem mówił trochę o projekcie MOR. Chciałem wam powiedzieć, że na świecie są miliony, tak naprawdę miliardy ludzi, którzy nie mogą wybierać tego, kim będą, co będą robić. But we can. Ale my możemy. And everybody here, especially you can, because it's a Sunday morning, you're in this room, and here are some of the finest leaders I've ever seen in this business, in this room right now. Szczególnie wy możecie, będąc tutaj, będąc w tej sali w niedzielny poranek, przy tych liderach, wspaniałych liderach, jakich macie, macie szczególną taką możliwość. Okay, so clarity is power. So we need clarity about who do we want to be, because this is going to give us the drive in order to go out and do it every single day. A więc jasność, taka jasność umysłu, to jest moc, bo jej potrzebujemy, żeby wiedzieć, kim chcemy być i żeby dążyć w tym kierunku. Did he just say every single day? Czy powiedziałem każdego dnia? Yes, that's exactly what I said. Every single day. Każdego dnia bez wyjątku. Because here's the truth. If you want to go to the top, there is no I work 2 days and then I take a week off and then I talk to 2 more people and they're negative and then I'm frustrated for another week. It doesn't work. Bo jeżeli chcecie dojść na szczyt, to trzeba pracować każdego dnia bez wyjątku. Porozmawiam, popracuję dzisiaj, potem zrobię sobie tydzień przerwy, potem ktoś mi powie nie, a ja przez tydzień nie będę miał ochoty. Tak nie da rady. There's a very important rule in marketing, it's the 3x rule. W marketingu sieciowym jest jedna bardzo ważna zasada, zasada 3 razy. If you lose one day because you're not focused, because you're not talking to people, because you're depressed, I don't know. Jeżeli stracisz jeden dzień, bo nie masz czasu, bo ci się coś wydarzyło, bo źle się czujesz, nie masz nastroju. It takes you 3 days to get back where you have been before that day. To potrzebujesz 3 razy tyle czasu, 3 dni, żeby wrócić do stanu, w jakim byłeś przed tym dniem. If you lose a week, jeżeli stracisz tydzień, you're actually losing 3 weeks until you get back where you've been before.
to tracisz tak naprawdę 3 tygodnie, zanim wrócisz do stanu poprzedniego. So if you want to go to the top, you cannot afford these downtimes. It just doesn't work. Więc jeżeli chcecie dojść na szczyt, naprawdę nie możecie sobie pozwolić na takie przerwy. That's why you need to be connected to the person that you want to be. Dlatego musicie nawiązać kontakt z tą osobą, jaką chcieliście być. That's very important. To jest niezwykle ważne. The next thing. Imagine you are that person that you want to be and you achieve your dreams. I have a question. Would you feel different than you feel right now? Więc teraz drugie pytanie. Wyobraźcie sobie, że już jesteście tą osobą, jaką pragniecie być. Że już osiągnęliście wasze marzenia. I teraz, czy czujecie się inaczej niż dzisiaj? Of course you would feel different. Would you have developed as a person on that day? Czy tego konkretnego dnia rozwinęlibyście się jako człowiek, jako osoba? Of course. Oczywiście. For those of you that don't know the answer, it's always yes for the following questions. Jakby ktoś nie wiedział, to zawsze trzeba odpowiedzieć tak na wszystkie następne pytania. Here the important thing, would you walk different? Pytanie kolejne. Czy chodzilibyście w inny sposób, z inną postawą? Would you have a different thought process? Czy mielibyście inny proces myślowy? Would you decide with much more certainty? Czy podejmowalibyście decyzje z większą pewnością? Would you get distracted as easily as you get right now? Czy tak łatwo byłoby was zdekoncentrować się dzisiaj? That was a bad one, that's a no question. Tym razem trzeba było nie powiedzieć. Okay, so you would not, so you would change. So you would feel different. You know, I was asking myself, what if I achieved this dream? And when I started Monomy, my biggest dream when I signed up was, and I'm going to tell you that story because it's amazing, but my biggest dream was to make 10,000 euros in one single month. I was ready to work day and night. Moim największym marzeniem, chciałem to powiedzieć wam dokładnie, kiedy wchodziłem do Monafi, było zarobić 10 tysięcy euro w jeden miesiąc. To było moje wielkie marzenie. You know, I was like, forget residual income, I take active income and it's 10,000 a month. Już myślałem sobie, dobrze, dochód residualny mnie nie interesuje i to będzie dochód aktywny, ale 10 tysięcy. Because I always thought, when you achieve your dream, you will feel different. Bo zawsze myślałem sobie, że kiedy osiągnę swój cel, będę się czuł inaczej. But let me tell you something, it's not true. Ale to nieprawda. You're the same person right now. Jesteś takim samym człowiekiem. And the secret to really achieving your dream is to envision right now how do you want to feel? How do you want to enter a room? How do you want to decide? What's the certainty you want to have? And you just have it right now for no good reason. Sekret tkwi w tym, żeby wyobrazić sobie, jak chcecie, będziecie się chcieli czuć. Jak będziecie podejmować decyzję, jaką pewność będziecie mieć w sobie. Jak będziecie wyglądać, jaka będzie wasza postawa. I don't know if that makes sense to you, but that's a very, very important lesson right here. It's not about your goal. It's about who you will be when you have your goal and how you will feel when you have your goal. Słuchajcie, to jest bardzo ważna lekcja. Mam nadzieję, że rozumiecie. Tu nie chodzi o wasz cel. Tu chodzi o to, kim będziecie, kiedy ten cel zrealizujecie i jak będziecie się czuć. And then to understand is not about the goal, it's about the emotion that you want to have. And every emotion you want to have is already inside of you right now. So I want you to decide to first be that person that you want to be today, and then we can get started to work and get start working on how you achieve your dreams. But it's very important, because if you don't believe in it, it's not going to happen. To nie chodzi o to, żeby myśleć o celu. Trzeba najpierw myśleć o tym, kim chcemy być. Te emocje, które chcemy odczuwać, już dziś w nas są. I chodzi o to, żeby najpierw stać się innym człowiekiem, a potem dzięki temu osiągnąć cel. You know, there are some people, they say, well, but then I'm not this type of person. I've always been like this, or you don't understand my situation. You know what? This is not true. I've seen it many, many, many times. Change is possible, and it's an instant, it's a decision. That's all it is. Wiele osób mówi, Daniel, no ale wiesz, to nie w moim stylu, ja jestem taki czy śmaki, ja mam taką sytuację, że nie rozumiesz, ale to nie jest prawda. Zmiana jest możliwa, każdy może się zmienić, widziałem to wiele razy, to jest kwestia decyzji. Can you imagine before Monomy, I have never had a huge success anywhere? Czy możecie sobie wyobrazić, że zanim doszedłem do Monomy, nigdy nigdzie nie odniosłem żadnego sukcesu? Never. Nigdy. I just loved Monomy when I saw the company. Po prostu pokochałem ją, nawet kiedy spotkałem się z tą firmą. And then I had that thought, I had that powerful thought one morning, I remember. Pamiętam, któregoś ranka przyszła mi do głowy taka bardzo mocna myśl. I was like, okay, I just joined Monomy. Pomyślałem sobie, no dobrze, właśnie dołączyłem do Monomy. And I really love that company, and I especially love the bottle and the juice, it's just, I love it. Uwielbiam tę firmę, zwłaszcza ten sok. But I realized nobody in the company
knows me. Ale ten przecież prawie, bo przecież nikt w tej firmie mnie nie zna. And I guess that's true for many of you in this room. Of course you might know a few people here, but if we talk about Monavie International, do they know who you are? I myślę, że to jest prawdziwe dla wielu osób tutaj. Oczywiście nam znacie jedną, kilka osób, ale tak międzynarodową, ona na większą skalę, czy was znają? Nobody knew me. Myślę, że nikt specjalnie. So I was thinking, wow, isn't that powerful? Nobody knows who I am, so maybe I'm the most insane, successful guy on the planet. Just started this business, they just don't know. A ja sobie pomyślałem, no tak, mnie w Trybunach nikt nie zna, a być może jestem jakimś niesamowitym, nowym człowiekiem, szalonym, który tutaj zrobił ogromny sukces. Nikt jeszcze o tym nie wie, to jest niesamowita myśl. So what I'm trying to say is, I realize I have a chance in Monavie to completely reinvent myself. Więc miałem taką myśl, że mam teraz w Monavie szansę, żeby stać się kimś kompletnie nowym. To completely reimagine myself, who I am. Żeby wyobrazić siebie sobie na nowo, kim jestem. And obviously I didn't have the skills what you need in order to make it big at that point. I oczywiście wtedy nie miałem żadnych umiejętności, które mogłyby pomóc mi osiągnąć sukces bardzo szybko i sprawnie. And I just figured out something that is so simple because everybody can do it. Ale wpadło mi do głowy coś, co jest proste, bo każdy może to zrobić. If I would just go out there and dream bigger than anybody around me. Jeżeli wystarczy, że wyjdę przed innych, będę miał większe marzenia niż większość ludzi. If I just go out there and be more excited than anybody around me. Jeżeli wyjdę przed innych i będę miał więcej entuzjazmu niż ktokolwiek wokół mnie. If I would just go out there and do two more presentations every day than anybody around me. Jeżeli każdego dnia zrobię dwie prezentacje więcej niż każdy inny w Monavie. If I would do something crazy, if I would be excited if somebody joins, but also excited if somebody not joins, because he gave me a reason to even succeed even more. Jeżeli będę pełen entuzjazmu wtedy, kiedy ktoś dołączy, ale i wtedy, kiedy ktoś mi powie nie, bo będę miał wtedy powód, żeby szukać kolejnych osób i osiągać sukces dalej. What if I would believe more that it's going to happen than anybody around me? A co jeżeli będę wierzył w sukces, w to, że to jest możliwe bardziej niż ktokolwiek inny? What if you would take that decision today? A co jeśli wy byście podjęli dziś taką decyzję? Just a decision. Możecie to zrobić, to tylko decyzja. You can surprise Dietmar. Możecie tutaj przegonić Dietmara. Maybe he's gonna say, wow, this Anna, what happened to her? Może Dietmar powie, o Rety, co się z nią stało, co się z nią stało? She's not the same anymore. To już nie jest ta sama osoba. She used to be shy and calm. Była taka nieśmiała, niepewna. All of a sudden she's out there rocking and crushing. Sorry, Dietmar, got no time, here's another three prospects, bye. I ktoś mi powie, Dietmar, przykro mi, nie mam dla ciebie czasu, tu mam kolejnych prospektów, kolejnych kandydatów, sorry. You know, I was thinking, what if I did that for one year, every day? Pomyślałem sobie, a co jeśli ja bym tak zrobił przez cały rok, każdego dnia? Remember, what would it be worth really getting a dream? Pamiętajcie, jaka jest wartość waszych marzeń, co by to dla was znaczyło? If you would do that, how would people see you, perceive you, talk about you in one year from now? A jeżeli byście tak zrobili, to co ludzie sądzili o was? Co by mówili za rok od dziś? Would they say, oh, I don't know if he's gonna make it? Myślicie, że by wątpili? O, nie wiem, czy on da sobie radę? Or would they say, wow, this guy, oh my God, you know what happens? People then come to you and say, man, I'm not like you. Czy raczej powiedzieliby, Rety, co za człowiek? Ludzie potem przychodzą i mówią, wiesz co, ja nie jestem tym takim jak ty. I don't know how you do it, but I'm not that excited like you are, I cannot talk like you are. You know what, that's all not true. Ludzie przychodzą i mówią, wiesz, ja nie mam sobie tyle entuzjazmu, ale to jest prawda. Okay, so here's the point. I want you to understand this and I want you to take some notes. Number one, you need to know who you want to be. Więc pierwsza notatka. Pamiętajcie, kim chcecie być. I want you to have clarity about that, because that's what it is about reimagining yourself and who you want to be, where you're going. Po drugie, jasność umysłu. Chcę, żebyście wiedzieli na pewno, kim chcecie być, ponad wszelką wątpliwość i wiedzieli, dokąd macie iść. And by the way, it's your dream. It's not somebody else's dream. It's your dream and it's okay. Przy okazji, to ma być wasze marzenie, nie czyjeś marzenie o was. Wasze, to jest w porządku. I want you to have total clarity about it and take a decision that from now on you're not accepting anything less but fulfilling this vision. Chcę, żeby to było dla was absolutnie jasne i chcę, żebyście podjęli decyzję, że nie zgodzicie się na nic poniżej tego poziomu. And here's my question. All of you here have decided to be part of Monavie, right? I mean, that's why you're here, I guess, I hope. Myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy, ponieważ chcieliśmy być częścią Monavie. Rozumiem, że dlatego tutaj wszyscy jesteście, prawda? If there's any guests and they're not in Monavie yet, I can just invite you to join Monavie. This is the final step.
finest company and the finest group of people I've ever seen. Jeżeli ktoś tutaj z gości nie jest jeszcze Bonafi, to mogę tylko powiedzieć, że to jest, żeby dołączył, że do tego zachęcam, bo to jest najwspanialsza firma, są wspaniali ludzie i można osiągnąć prawdziwy sukces. So you decided to join Bonafi, but here's my question. Did you already decide that you're going to be really, really good in this profession? Więc rozumiem, że dołączyliście już do Bonafi, ale czy podjęliście decyzję, żeby być naprawdę, naprawdę dobrzy w tym zawodzie? Because that's a different decision, isn't it? To jest inna decyzja, nieprawdaż? It completely switched my focus from, oh, maybe, hopefully, I'm going to get lucky and find the right guy, into, wow, I can actually learn this if I really want to. To zmieniło mój sposób myślenia, z takiego nastawienia się, no może będę miał szczęście, trafię na właściwego człowieka, który mnie pociągnie, na poczucie, no dobra, mam szansę, mogę sam coś zrobić. And here's my invitation to you guys today, and that's the most important question that I believe is to be decided today. Do you want to be an network marketing professional, yes or no? Więc dzisiaj przychodzę najważniejsze pytanie. Czy chcecie być profesjonalistami w marketingu sieciowym? A tak czy nie? I mean, I'm serious. Do you want to be an network marketing professional? Do you want that it's easy for you to build a large organization? Yes. I to jest pytanie na poważnie. Czy to jest dla was łatwe? Czy to jest, czy naprawdę chcecie być profesjonalistami w pełnym tego słowa znaczeniu? You know, many, many people confuse skill with knowledge. Bardzo wiele osób myli umiejętności z wiedzą. You invite them to training like this and they say, I don't need to come, I know all this. Zapraszacie ich na takie szkolenie, tutaj ja nie mówię, nie, no przecież ja to wszystko wiem. I heard all this. Słyszałem wiele razy. I don't care if you heard it, my question is, do you live it? Mnie nie obchodzi, czy ty to wiesz, czy ty tym żyjesz. The best definition I found for really having the skill of something is when it's easy for you. Najlepsza definicja, jaką słyszałem na temat umiejętności, to jest wtedy, kiedy coś jest dla ciebie łatwe. Right? I always wanted to play the piano. Zawsze chciałem grać na pianinie. Because I found it so interesting that if a guy sits down at the piano and he starts to speak, all the women in the room just melt. Bo pomyślałem sobie, że kiedy facet podchodzi do pianina i zaczyna grać, to wszystkie kobiety się rozpuszczają. That's a cool skill. I would really like to play the piano. To jest naprawdę fajna umiejętność. Chciałbym grać na pianinie. Today I don't speak piano, I don't play piano. I don't know. Dzisiaj mogę przyznać, że nie umiem grać na pianinie. So my question is, did I really want to play the piano? Więc pytanie, czy ja naprawdę chciałem grać na pianinie? No, because if I wanted to play the piano, I would have put the point at that, I would have taken the time to learn it, and I would have paid the price to learn it, but I wasn't willing to pay the price, and that's why I don't play the piano. Dlaczego nie gra na pianinie? Dlatego, że nie byłem skłonny zapłacić za to ceny, znaleźć na to czasu, wysiłku i znaczy, że nie zależało na tym tak naprawdę. And here's where I want to take your, where I want to take your imagination is, you can decide who you want to be and what you do, and this morning it's about the decision to become a network marketing professional, and I'm going to tell you now exactly what you need to learn in order to be successful. Więc dzisiaj chodzi o to, kim chcecie być, co chcecie robić. I chcę zadać wam przede wszystkim pytanie, czy chcecie być profesjonalistami marketingu sieciowym? Będziemy mówić szczegółowo, jak to osiągnąć. Okay, the first thing that you need, and that's just a personal, then we go right into the skills you need to have, excitement. There is no way you're going to influence people, there is no way you're going to lead people without excitement. Pierwsza, absolutnie podstawowa rzecz, bez której nikt za wami nie pójdzie, bez której nikt się nie zainteresuje, to jest entuzjazm. And I know some people are like, oh my god, I really don't like that excitement part. Well, you got to learn this. Wiem, że niektórzy ludzie reagują na to, nie, dobra, już skończę z tym entuzjazmem, może się czegoś nauczymy. And it feels amazing, and I just want to prove it right now. Ale to jest coś niesamowitego i chcę wam to teraz udowodnić. I will just count 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay? And when I say 3, I want you to, you know, think about it like this. There's Football World Cup, and Poland, they just beat Brazil in the finals. And Brazil was 3-0 ahead, but Poland just won that thing 4-3. And I want you to, when I say 3, I want you to sit. I mean, here's my question, would you keep sitting? Wyobraźcie sobie teraz, zaraz zrobimy doświadczenie z entuzjazmem. Ja policzę do 3, ja powiem 3. To wyobraźcie sobie, że jesteście na finale Mistrzostw Świata. 90. minuta, sędzia właśnie zakończył mecz. Polska przegrywała z Brazylią w finale 3-0. Strzeliła w ostatniej minucie bramkę na 4-3. Czy wytrzymalibyście siedząc?
Okay? And we don't have a lot of time because we have a lot to cover, so we do that once, but I ask you 100% intensity. Nie mamy czasu, nie będziemy robić powtórzeń, nie będziemy robić There's a reason why we do that. Jest powód, żeby rozmawiać. Here's the only rule. Jest tylko jedna zasada. Your feet need to be off the ground, okay? Wasze stopy muszą oderwać się od ziemi. Okay. This is about the same feeling when you achieve your rank in your company that you want to achieve. Right? To samo uczucie, kiedy osiągasz tą wymarzoną rangę w firmie. And I want you to feel this and I want you to go for 10 seconds, full intensity, and I want you to feel the energy in the room what's possible in a crowd like this. Więc chciałbym, żebyście na 10 sekund przeżyli to i na 10 sekund poczuli energię, jaka się znajdzie w tej sali. Okay, some people are leaving, they're afraid about what's going to happen. Widzę, że niektórzy uciekają, chyba się boją. Okay, so 1, 2, 3, come on! Woo! Come on, more, come on! Dalej, dalej! Come on! Woo! Okay. Thank you. Dziękuję bardzo. Okay, okay, we could need to train that over a few days, but it's okay, it's good. No, można by jeszcze parę dni nad tym potrenować, ale w porządku, dobrze. I buy that for now. Ale się to kupuje. You know, the truth is, if you really would go into it, there was no point to stop this problem. Yeah. Mogę wam powiedzieć, jeżeli by to było naprawdę, jeżeli by to było takie do końca szczere, to nie było żadnego sposobu, żeby to tu powstrzymać. Okay? So let's do that one more time. Zróbmy to jeszcze raz. 150%, all right? Teraz to było na 50%. 1, 2, 3, come on! Come on! Yes, baby! Come on! Dietmar się buntuje. Okay. Anyways, let's we have to move. Okay. Here's I will show you now the skills that you need in order to really make marketing easy for you. Chciałem, żebyś powiedział mi, co potrzebujecie, żeby to stało się dla was łatwe. And I want you to take notes so you don't forget. Okay? Chciałbym, żebyście to sobie zapisali, bo szkoda by było zapomnieć. How many of you love network marketing? Ilu z was kocha marketing sieciowy? That's already a good sign. To już nieźle. And here's a funny question. How many of you at times hate network marketing? Ale pytanie jest śmieszne. Ilu z was czasami nienawidzi marketingu sieciowego? Isn't that true? Isn't that funny? Czy to nie jest śmieszne? Nie jest zabawne? Do you know when I hate network marketing? Wiecie, kiedy ja go nienawidzę? When everything was so hard. When everything was so hard. Kiedy wszystko było takie ciężkie. You know when you're not growing as fast as you want to grow. Kiedy nie rośniecie tak szybko, jak się chce. Nie na to tego uczucia. Can you connect? Rozumiecie, o co mi chodzi? Czujecie to samo? You're trying to build an organization and you just don't know how to roll somebody? Próbujecie budować organizację i nie wiecie, jak kogoś zapisać? You just don't know how to get that group going? Nie wiecie, jak nadać grupie dynamikę? Let me tell you, it's terrible. I hate it. It's fajne, nie na to tego. That's why we need to become professionals so it becomes easy for us to build an organization and teach each other. Dlatego właśnie potrzebujemy być profesjonalistami, żeby to przyszło nam łatwo, żebyśmy mieli uczci. And we need you for that, that we can change the entire perception about that marketing in Poland and Europe. I potrzebujemy was wszystkich, żeby zmienić wyobrażenie o marketingu sieciowym w Polsce i w Europie. Okay? So it needs to become easy. And so my first decision when I joined Monami, and it took me a long time to learn that, was I wanted to be able to recruit on demand. I wanted to be able to recruit when I want to. Więc pierwszą umiejętnością, na którą chciałem pracować, bo ona długo mi to zajęło, zanim się tego nauczyłem, było, że chciałbym rekrutować, kiedy chcę, te osoby, które chcę, żeby to wychodziło tak, jak zaplanuję. Imagine how it would feel if you would just be able to go to work and build a team. Wyobraźcie sobie, co to było za uczucie, że możecie iść do pracy, i rekrutować kogo chcecie, budować zespół.
I think it's worth learning that. Myślę, że warto się tego nauczyć. Here's what you need. Number one. Pierwsze, czego potrzebujecie. You need to live. I mean, you need to be able to build a list that's never ending. Potrzebujecie umieć budować listę, która się nie kończy. And here's the thing about the list. There are three types of people. Na liście są trzy rodzaje ludzi. There's the network marketing poser, the network marketing amateur, and the network marketing professional. Są trzy rodzaje. Są pozerzy marketingu sieciowego, amatorzy w marketingu sieciowym i zawodowcy marketingu sieciowym. And some of you already realize that's not my content, but you know what, it's the best I've ever heard. Wiecie co, to nie jest moje zdanie, nie jest moja opinia, ale to jest najlepsze, co słyszałem. The network marketing poser, he goes out, he says, oh, I don't need a list, I remember the people and I try to call these people. Pozer w marketingu sieciowym powie, ja nie potrzebuję listy, po prostu pójdę do ludzi, pogadam, pozwolę, być dobrze. There is no poser ever been successful in network marketing. Żaden pozer nigdy nie odniósł sukcesu. He talks to everybody he knows, which is five people in his head, and they don't want to do it, and he quits. Porozmawiaj z pięcioma osobami, bo tyle mu się naraz w głowie zmieści, usłyszy nie, i do widzenia. The network marketing amateur, what he does, he writes a list. Amator, kiedy zaczyna, napisze listę. But he writes it once. Ale napisze to raz. And then he calls few of these people and then that's it. Podzwoni, porozmawia, ale jak się lista skończy, to koniec. And he waits for the magical explosion. Czeka na jakąś magiczną eksplozję sukcesu, która nie przychodzi. A network marketing professional understands that you need an active candidate list. Profesjonalista wie, że lista musi być aktywna. Here's the point. It's not even about the list. To nawet nie chodzi o listę jako taką. It's about the way you live your life. Chodzi o sposób, w jaki przeżywacie życie. So that you keep on connecting to more people every single day. Abyście każdego dnia mogli nawiązywać kontakt z kolejnymi ludźmi. Don't worry, you don't need to stop people on the street with a cold market. If you like it, you can do it, but you don't have to. Ale pamiętajcie, to nie musi być silny marketing. Nie musicie zatrzymywać ludzi na ulicy, chyba że to lubicie. Two questions real quick. What do you like to do? To pytanie bardzo szybkie. Co lubicie? And what are you good at? I w czym jesteście dobrzy? And you should do more of that. I tego powinniście robić więcej. Because there are other people doing the same activity, they will think, oh my god, he's really good at this, whatever this is. Bo and ludzie, they will want to talk to you, there's a natural attraction. Ludzie, którzy też to robią, pomyślą sobie, ten człowiek jest bardzo dobry. I nawiązuje się takie naturalne zauroczenie, naturalna sympatia, chęć kontaktu. So as a professional network marketer, you live your life, you enjoy your life, you get out there, you do what you like to do, what you're good at, but you connect to the people, and you get the contact information, and you find a creative way to stay in touch. Więc jako profesjonalista w marketingu sieciowym robicie to, co lubicie, na czym wam zależy, w czym jesteście dobrzy, ale jesteście otwarci, nawiązujecie kontakty, umiecie to robić, te kontakty nawiązywać i podtrzymywać. Always try to add value to other people's lives or businesses. Zawsze starajcie się dodawać wartości w życiu innych ludzi i w ich biznesie. And when the timing is right, you invite them for your business. A kiedy przychodzi właściwy moment, zapraszacie do biznesu. A very good thing that I learned from Bruno Chico is find three qualities or three necessities of somebody or both, and then use that for your business. Bardzo dobrą rzeczą, której nauczyli mnie Bruno Chico, jest znaleźć w danej osobie trzy potrzeby, albo trzy cechy, dzięki którym, do których będziecie się mogli odwołać podczas rekrutacji. If you learn skill number one, building that list, then you will never run out of people to talk to, and this is an incredible situation. Jeżeli opanujecie umiejętność numer jeden, czyli budowanie listy, nigdy nie zabraknie wam ludzi, z którymi macie kontakt i których możecie próbować rekrutować. And I wish we had one hour now to just talk about that one thing, but we don't. Chciałbym mieć na to godzinę, żeby tylko o tej kwestii pogadać, ale nie mamy. But I'm sure your leaders know that. Ale wasi liderzy to wiedzą i nauczą was. So follow that. Idźcie za nimi. The second skill is you need to learn how to invite. Druga umiejętność to jest nauczyć się, jak zapraszać. You either invite to a meeting or you invite to review a tool. Ale zapraszać albo na spotkanie, albo na przejrzenie tego w dwie osoby. I love to invite and promote on a tool because it saves me time. Ja uwielbiam korzystać z narzędzi. Zaproszenie w oparciu o narzędzia oszczędza mój czas. My invitation is very simple. Moje zaproszenie jest bardzo proste. It is short. Krótkie. It contains a compliment. Zawiera jakiś komplement. It contains a reason why I call this person. Powód, dla którego dzwonię do tej osoby. And I don't do small talk one hour. I get straight to the point and tell him where's the opportunity for him. It's not about me, it's about him.
i nie tracę czasu na rozmawianie o innych rzeczach, przychodzę od razu do konkretu i bardzo krótko streszczam, jaka szansa jest w tym dla tej osoby, z którą rozmawiam. And I'm so excited about reviewing that tool that after this phone call he runs to this computer watching the information. I staram się wzbudzić tej osobie taki entuzjazm, żeby zaraz po rozmowie biegła do komputera zapoznać się z narzędziem. So for example, if I would call Frank, doesn't matter. Hey Frank, this is Daniel. Gdybym dzwonił na przykład jakiegoś Franka, mówię, cześć Frank, to jest Daniel. Listen, Frank, I really don't have a lot of time right now because I'm on stage in Poland right now and it would be totally impolite if I talked for a long time. Frank, słuchaj, mam mało czasu, wyobraź sobie, jestem teraz w Polsce na scenie, byłoby strasznie niegrzeczny, gdybym długo gadał. Frank, I need to talk to you. You're one of the smartest business guys I know. You have visions, you create concepts. I have never seen a person realize goals and dreams faster than you are. Frank, jesteś dla mnie wielkim guru w biznesie, jesteś człowiekiem sukcesu. Naprawdę masz takie wizje, że no... Jest, mam na siebie wielki szacunek tej kwestii. Frank, I found this company, they have products that are really helping people and I guess you and I together we could make a lot of money with it. Słuchaj, właśnie się zapoznałem z taką firmą, jest super produkt, naprawdę pomaga ludziom i myślę, że moglibyśmy we dwóch zrobić taki świetny biznes. But Frank, worst case, we're all getting healthy even if it doesn't work with business. Ale słuchaj, nawet jeżeli biznes nie wyjdzie, to przynajmniej będziemy zdrowi. No, seriously, I'm kidding. This company has reached $1 billion faster than any other company and I want you to review that. So if I would send you some information, would you watch it? Ale na poważnie, jest to firma, która zarobiła miliard szybciej niż jakkolwiek inna, więc chciałbym, żebyś się z tym zapoznał jak najszybciej, ja ci coś prześlę. Yes? Tak? Cool. If I send it to you right now, until when would you watch it? Więc jeżeli bym ci to przesłał, to do kiedy możesz się z tym zapoznać? Oh, I can watch it in the next 2 hours. A w ciągu 2 godzin. Okay, great. So if I call you back at 4 o'clock, you for sure have seen it. No dobra, czyli jak zadzwonię o 4, to już na pewno będziesz to miał za sobą. Yes? Okay, perfect. I call you at 4 o'clock, mobile phone or at home? Super, to dzwonisz o 4 na komórkę czy do domu? Oh, call me on my mobile, that's fine. Na komórkę będzie dobrze. Okay, Frank, perfect. I'm going to send that to you right now. You review it at 4 o'clock. I call you back on your mobile. I can't wait to hear what you think about that internal information. Słuchaj Frank, to ja ci to wysyłam. Dzwonię o 4 na komórkę, no i kurde, nie mogę się doczekać, aż to wreszcie zobaczysz. To jest niesamowita informacja. Very important now. Very important. Teraz bardzo ważne. Bye. Cześć. Hang up the phone. I odkładamy telefon. Don't start talking now. Nie zaczynajcie teraz robić prezentacji. Okay, cool. And that's it. And that's what you need to learn. You need to be able to invite everybody anytime. To jest, czego poszukujecie. Możecie zapraszać każdego w dowolnym momencie. In the way that he feels excited and that he sees while there's something in there for me. W sposób taki, żeby ta osoba poczuła entuzjazm i pomyślała o tym, żeby coś dla mnie. Third skill, you need to learn to present. Trzecia umiejętność, nauczyć się prezentować. And there is a letter of escalation in the presentation. There's a letter of escalation in the presentation. W prezentowaniu jest taka drabina eskalacji. The first thing you need to learn is to tell your story. Pierwsza rzecz, której potrzebujesz, to opowiedzieć swoją historię. It's only 60 seconds. 60 sekund max. You need to write it down, you need to change it, you need to tell it to people, they give you feedback, and you have to develop that story that you're able. Oh, we have a silver executive here, tell your story, bam, you need 60 seconds, you hit it to the point. Potrzebujesz 60 sekund, żeby to przekazać. Napisz sobie, niech inni to poprawią, zweryfikuj i w 60 sekund możesz powiedzieć o sobie. Tutaj mamy srebrnego kierownika, proszę, proszę, pan. You need to be able to show the business with a flip chart. Potrzebujesz umieć prezentować biznes na flipcharcie albo prezentacji PowerPoint. Don't wait for your upline to come to show the plan. They cannot help you flip the chart. You can do that. Twój upline nie jest potrzebny, żeby pomagać ci przerzucać kartki na flipcharcie. Sam możesz to zrobić. I'm not kidding. Nie żartuję. It's tough, but I'm real. To wydaje się trudne, ale naprawdę. Okay. Next thing, you need to be able at some point, starting bronze, I think, already, you need to be able to provide a basic training, which just covers the basic compensation plan and maybe the basic pattern that you work in your organization. Więc na jakimś etapie potrzebujecie elementarnej umiejętności szkolenia innych. Nie wiem, może na poziomie brąza, może nie, ale potrzebujecie przekazać, na czym polega plan kompensacyjny z grubsza i jak funkcjonuje wasz zespół. And then one day when you can't stop momentum anymore, you need at some point to learn to do having a keynote speech, but that's not to worry about right now, okay? I potem na jakimś etapie potrzebujecie mieć taką krótką notatkę na swój temat, ale to nie jest w tej chwili istotne. So we run through this quick, write it down, and then after this meeting you can research and talk to your upline, how to do that, how to do that. Skill number 4. Więc chciałbym, żebyście to sobie zapisali, potem będziecie mogli tu pogadać z uplinami. Numer 4. Skill number 4 is the follow-up. To jest follow-up. People do a terrible job at follow-up. Ludzie bardzo to psują. They either don't follow up,
albo nie robią tego, w ogóle nie dzwonią. Or they get on their nerves like crazy and they lose their friends. Albo denerwują się strasznie i tracą przyjaciół. Here is what follow-up means. Tutaj powiem, o co chodzi w follow-upie. Leading the prospect from impression to impression in order to open his eyes for the potential and network marketing. To jest przeprowadzić tego kandydata od wrażenia do wrażenia, żeby dostrzec potencjał marketingu sieciowego. How do you do that? Jak to robić? You just ask. Pytacie jak. On a scale from 1 to 10, 1 would be I hate it, number 10, I want to sign up right now, where would you put yourself? Czyli na skali od 1 do 10 umiejętności, od 1 nie chcę tego robić, 10 bardzo chcę to robić, jak byście się umieścili? 6. Powiedzmy 6. Okay, great, here's my question. Super, to teraz pytanie. How do I get you from a 6 to a 9? Jak przenieść się z 6 na 9? Wow, well, I would need some more information about the product. No nie wiem, może trochę więcej informacji o produkcie? No problem. I'm gonna do a three-way call with a friend of mine. She's an expert in the product partner. Nie ma problemu, zrobimy trzyosobową konferencję z moją znajomą. Ona jest ekspertką produktów. No problem. Wednesday night is a meeting. They have the specialty of the products there. You can taste them, you can try them, come there, you see it. Nie ma problemu, w środę wieczorem jest spotkanie właśnie o produktach. Będziesz mógł spróbować, będziesz mógł się dowiedzieć więcej. Follow-up basically is asking the prospect, what do you need in order to make a better decision, provide that for him and lead him from impression to impression. Follow-up polega na tym, żeby pytać tego kandydata, co możemy dla niego zrobić, żeby od wrażenia doprowadzić go do większej umiejętności podjęcia decyzji. Don't be disappointed if your prospect doesn't sign up to the meeting. Nie bądźcie rozczarowani, jeśli wasz kandydat nie zdecyduje się podpisać na spotkanie. You have to understand that see this plan is growing. Don't worry, he cannot sleep. You did that, okay? Pamiętajcie, że jeżeli rozbudzicie w nim ten entuzjazm, to tam w środku już coś narasta. Nie musicie tego widzieć, ale to jest. But even if you tell people everything they want, they kind of afraid. Ale nawet jeżeli powiecie ludziom wszystko, czego pragną, to dalej mają w sobie strach. They need some more confidence. Potrzebują trochę więcej pewności. So follow them through these impressions and you will see the average 4 to 6 impressions and you will join. Więc idźcie z nimi, od wrażenia do wrażenia, zwykle 4 do 6 takich sytuacji wystarczy. And if somebody doesn't want, no problem. A jeżeli ktoś nie chce, w porządku. No problem. Nie ma sprawy. This time it might change and he's going to end up anyways. Być może kiedyś zmieni zdanie, tak on nas dołączy. Sooner or later. Prędzej czy później. But we just keep on building our business because if we didn't, what happens? Więc my dalej rozwijamy nasz biznes, bo w razie gdyby on zmienił zdanie. Then the prospect, instead of joining in a year from now, he's gonna say, oh, you still doing that marketing thing? Bo zamiast, jeżeli tego nie zrobicie, to za jakiś czas powie, to co, dalej siedzisz w tym Monavi, tak? When are you finally grow up and do a big man's job? A kiedy wreszcie dorośniesz i zajmiesz się pracą, która przystaje prawdziwemu człowiekowi? He's not gonna say that when you're a Ruby executive. Jak jesteście na poziomie Ruby na nim, to coś takiego nie robię. Okay, cool. Step number five is, skill number five is closing. Umiejętność numer 5, zamykanie. And don't get me wrong, we're not an insurance company where I want you to sign the paper. Nie jesteśmy firmie ubezpieczeniowej, gdzie musisz podpisać i koniec. All I'm asking, don't be more afraid of the money than your prospect. Po prostu nie bójcie się o pieniądze bardziej niż wasi kandydaci. I see so many distributors, they're like, oh my God, he's not going to do it, how do I tell him the money? And like, why don't you think about it? Wiem, znam wielu ludzi, którzy się boją o pieniądze. Jak ja im to powiem, kandydatom rety? No nie wiem sam. I expect in every appointment that the prospect is going to join. Ja za każdym razem się spodziewam, że ten kandydat dołączy. I repeat that. I expect in every conversation with my prospect that he's going to join and that he's going to join today. Podczas każdej rozmowy z kandydatem spodziewam się, że dołączy i zrobi to dzisiaj. Because I know that's the best thing he can do right now. Bo wiem, że to jest najlepsza rzecz, jaką może zrobić teraz. Because I believe in Monavi. Bo ja jestem w Monavi. All right, it's very important. So here's my closing question. Więc to jest moje pytanie zamykające. Have you seen the packages? Widziałeś pakiety? There's a junior, a senior, a platinum. Jest pakiet junior, pakiet senior i tak dalej. Which one is yours? Który dla ciebie? And then they're like, I don't know. A potem oni, no nie wiem. Okay, no problem. Nie ma sprawy. But what if you would know? Just like, would you either go small or middle, or if you do it, then you do it right? No ale nie wiem, no ale wolałbym się raczej mniejszy, tak ostrożnie, czy tak jak robić na porządnie. If I do it, then I do it right. No dobra, jak coś robię, to wolę to robić porządnie. Cool, so let's get you started. Do you have a credit card? No dobra, zacznij. Masz kartę kredytową? Visa, MasterCard, Visa, MasterCard. I really ask them.
Prawda to pytam. No, I don't have a credit card. Nie mam karty kredytowej. No problem. You can just wire the money and take my credit card. Nie ma problemu, przelejesz pieniądze, ja wezmę swoją. Whatever you have in the Poland and ways to pay. Now, here's the only thing, here's the only thing I want you to understand. Jest jedna rzecz, którą chcę, byście zrozumieli. Don't be freaking afraid to ask him to join. Nie bójcie się poprosić o to, żeby dołączyli. It's the most normal thing in the network marketing that people join. They do that every day. To jest najnormalniejsza rzecz w marketingu sieciowym, że ludzie dołączają. I to każdego dnia. Skill number six. Umiejętność numer 6. Getting a new partner started in the business. Pomóc nowym partnerowi zacząć biznes. If you have a new distributor, you need to help him to understand how he does this. Jeżeli macie nowego dystrybutora, trzeba pokazać, jak to robić. He needs the basic training. He needs to come to the event. He needs a ticket for the next event. Potrzebuje podstawowego szkolenia, podstawuje być na evencie, znaleźć bilet. Socialize it with a group if you can. Potrzebuje nawiązać kontakt z grupą. Wy możecie w tym pomóc. Show him the back office. Pokażcie mu, jak wygląda biuro wirtualne. And most important, start talking to his people together. I zacznijcie razem z nim rozmawiać z jego ludźmi. Alright, so you get duplication. Więc w ten sposób możecie pomóc. And then the last skill, and this is so underestimated skill. I teraz ostatnia, bardzo, bardzo niedoceniana umiejętność. Is promoting events. To jest promowanie eventów. And it's amazing what you guys do. I mean, I'm dreaming about having 1,000 people in my organization in the room. But, you know, there are meetings in network marketing, they have 20,000 people in the room. Wiecie, ja mam dla was wielki szacunek, naprawdę podziwiam. Zgromadzić 1000 ludzi na eventie jest super. Ja o tym marzę. Ale są spotkania marketingowe, gdzie jest 20 tysięcy ludzi. You need to decide how many people you want to have at the next event. And you need to talk about the next event at every presentation. Musicie zdecydować, ile osób chcecie mieć na następnym evencie, podczas każdej prezentacji o tym mówić. Okay? And then there is basically one more bonus skill that you need, and that is you need to be able to transfer the value of the products to people. Jest jeszcze jedna bonusowa umiejętność, to jest przekazać ludziom wartość produktów. We need people using these products no matter what. Chcemy, żeby ludzie korzystali z tych produktów niezależnie od wszystkiego. Preferred customers, as distributors, and so on. We need people to understand what the value of this product is. Czy to będą konsumenci tylko, czy to będą dystrybutorzy? Chcemy, żeby rozumieli wartość produktu. Because it's because of the product that we're all here. Bo tutaj jesteśmy wszyscy ze względu na produkt. There are other people that have binary plans. Są ludzie, którzy mają inne plany. There are other companies that have a good payout. Są inne firmy, które mają dobrą. There are other companies that have good marketing. Są firmy, które mają niezły marketing. There's only one company that has the product we have. Ale jest tylko jedna firma, która ma taki produkt, jaki my mamy. Because of the product, when people take it, you can see it. I dzięki produktowi widać to, że jest to. The glow in their eyes, the expression on their faces, the excitement they have. This is why you need to take the products and help people to use the products. Widać po ludziach, widać po tym, jak błyszczą ich oczy, że korzystają z tego produktu i musicie im w tym pomóc. Alright, so this is a very rough overview over the skills, and you need to learn them and master them every day so that network marketing becomes easy for you. To jest bardzo szybki, taki pobieżny przegląd tych umiejętności, które każdego dnia powinniście ćwiczyć, żeby marketing sieciowy stał się dla was łatwy. And I can tell you, it's a beautiful feeling. I to jest niesamowite uczucie, mogę wam powiedzieć. You know, there have been months in this business where my initial goal, I made 8 times more in 1 month than I dreamed of. Wiecie, były miesiące, kiedy zarabiałem 8 razy tyle, ile było na początku w tym moim wielkim celu. I fulfilled so many dreams and I was able to inspire so many people. It's so beautiful and you need that and you deserve that. Because you are good enough. 99% of the people, they're not even looking. You're here looking and learning about a better way. So go get that done. You need to learn this and you need to start building your business. I wy możecie to zrobić. Wy jesteście wystarczająco dobrzy, żeby to osiągnąć. 99% ludzi nawet o tym nie słyszało, nawet się nie zainteresuje, a wy jesteście tutaj. Więc możecie to osiągnąć i na to zasługujecie, by spełnić wasze marzenie i pomóc innym spełnić ich marzenia. Mamy jeszcze trochę czasu, projekcie more. Okay. Perfect. So that's it. I want to tell you one last thing here, and that's about the more project. Chciałem powiedzieć jeszcze ostatnią rzecz o projekcie MORE. Because I always used to see the MORE project, but I didn't really understand what it is. Zawsze o tym słyszałem, ale nie rozumiałem do końca, o co w tym chodzi. I was even, you know, in some presentations when we were late in time, I just skipped the MORE project slide. Wiecie, czasami kiedyś tam, jak prowadziłem prezentację, to omijałem slides z projektem MORE. Because I had no connection to the MORE project. A ponieważ nie miałem z tym żadnego związku,
And I wanted to tell you, you know, 3 weeks ago, 4 weeks ago, I've been there the first time. To mogę wam powiedzieć, że 3-4 tygodnie temu byłem tam po raz pierwszy. I spent there 1 week. Spędziłem tam tydzień. And I have to tell you, it's crazy what they do. Mogę wam powiedzieć, że jest niesamowite, co oni robią. You know, you have to understand like this. One project has 4 different things. Projekt MORE to są 4 różne rzeczy. One is the crash for little children, 3 to 8 years old. Jeden to jest opieka dla dzieci od 1 do 8 lat. The next thing is the Believers project, is from 8 to 13 years old. Drugi projekt Believers jest dla dzieci w wieku 8 do 13 lat. Then there is the Takeoff program, it's for the 14 to 17 years old. Potem jest projekt Takeoff, Start, dla dzieci od 14 do 17 lat. And there is the Mom's House, it's for girls that have nobody, no family, no mother, no father, and they live there full time. Jest jeszcze 4. projekt Dom dla dziewcząt, które nie mają rodziny, nie mają nikogo, żeby mogły tam żyć. The MORE project exists for 29 years. Projekt MORE istnieje od 29 lat. I didn't know that. Ja tego nie wiedziałem. I thought it was as old as Monavie. Ja myślałem, że tyle ma, tyle co Monavie. Monavie decided, yes, we're going to support the MORE project because it's so amazing and now we're the biggest donor of the MORE project. Monavie zdecydował o wsparciu projektu MORE, bo spodobało się to, co robią. Dzisiaj jest największym sponsorem. So, as we arrived there, I could see that on every hill in Brazil, in Rio and so on, there are favelas. Kiedy tam przyjechałem, zobaczyłem, że na każdym wzgórzu w Brazylii, na każdym mieście są fawele. You know, I thought it was one favela. Ja myślałem, że jest jedna fawela, dzielnica biedy. Everywhere is favela. A tam wszędzie tak jest. There are few people that are not favela. Są nieliczni ludzie, którzy nie są z faweli. And the first day we were at the Believers project and we're hugging these kids and then Sergio said, okay, we're going to go into the favela right now. No i byłem tam na początku pierwszego dnia z dziećmi, ale ktoś powiedział, dobrze, teraz jedziemy do faweli. I didn't understand what that means. Nie rozumiałem, o co chodzi. So we go, and all of a sudden he gets a phone call, you cannot enter the favela. Jedziemy i w którymś czasie dostaje telefon, nie możecie wejść do faweli. We're like, why? Ale dlaczego? No, we cannot enter, it's not safe, police is there, they're shooting, and I'm like, whoa. Nie możecie tam wjechać, jest niebezpiecznie, jest policja, strzelanina. So we didn't go. No więc nie pojechaliśmy. The next day, następnego dnia Sergio is crazy, just telling you. Sergio, to jest szalony człowiek, mówię. He has the phone number of the drug lords. Ma numery telefonów do szefów karteli narkotykowych. He calls them, listen, we're going to get in there now, you protect us, right? I dzwoni i mówi, słuchajcie, teraz będziemy tam wjeżdżać, więc proszę was, dajcie nam ochronę. So we go in there. I wjeżdżamy. And I couldn't believe it. I nie mogłem w to uwierzyć. It's all children. To są same dzieci. No, you have to understand that. It's all children. To są same dzieci, musicie to zrozumieć. There are a few people that are older, but the entire favela is children. Jest niewielu ludzi, którzy są starsi, ale cała favela to są dzieci. If we talk about the drug lord, jeśli mówimy o tych szefach karteli narkotykowych, he's 15 years old. To są ludzie, którzy mają po 15 lat. He has a gun. Mają broń. We were walking in there and there were people with a sniper following us. I'm not kidding. My tam wjeżdżaliśmy, a widzieliśmy gdzieś tam na dachu snajperów, którzy patrzyli na nas. Nie żartuję. I was like, keep walking, big group, if he shoots, maybe he doesn't hit me. Ja sobie myślałem, dobrze, idziemy dalej, spokojnie. Idziemy tak jak mieliśmy, no może strzeli, może nie strzeli. It's like Sergio said, after some time you forget that you're not safe and you start seeing the sadness. I tak jak powiedział Sergio, w jakimś czasie zapominasz o tych niebezpieczeństwach. Zaczynasz myśleć o tym, jakie jest smutne. There are girls 14 years old, third time pregnant, no father, 7 children, 1 room, no water. Są dziewczynki po 14 lat, w trzeciej ciąży, jest 7 dzieci w jednym pokoju, bez wody. It stinks like crazy. Śmierć, jak nie wiem. You cannot breathe. Nie można oddychać. It's their home. To jest ich dom. They have a pen and they write, Bienvenida Emily. Mają tam napisane długopisem, Bienvenida Emily. Because the 14-year-old girl had her baby and that's her home and she writes that on the wall. Bo to był dom tej 14-letniej dziewczynki w ciąży, to był jej dom, tak napisał. It's all on the hill, right? All these houses. Wszystkie te domki są na wzgórzu. When it rains, it just flushes the houses. Kiedy pada, to jest powódź, lawina błota, która przechodzi. Everything is wet. Wszystko jest mokre. If a house breaks, they just break all the houses and the people are dead. Jeżeli dom się zawali, to wszyscy ludzie giną. The average lifespan of a guy, of a boy entering the favela drug lord system is 2 to 3 years and he dies. Przeciętny wiek, przeciętna długość czasu, jaką jest w stanie chłopak przeżyć, kiedy wchodzi do faweli, w takich warunkach to jest 2 do 3 lat. There are no role models about family.
tam nie ma w ogóle takich ról, takiego wzoru życia jak rodzina. If you hug one of these children, and I'm saying children, 15, 16 years old, you give them a hug. Jeżeli przytulacie te dzieci, 15, 16 lat, jeżeli można nazywać dzieci. They don't let you go. Nie pozwalają wam odejść. They never had a hug. Nigdy nikt ich nie przytulał. I couldn't believe this. Nie mogłem w to uwierzyć. I couldn't believe it. Naprawdę nie mogłem. I met Yoni. Maybe you heard about Yoni. Słyszałem, spotkałem Yoniego, może nie słyszeliście. She went through the entire process of the MORE project. Yoni, 8 years. Yoni przeszła cały projekt MORE. And she's still, she even works at the MORE project now, she helps. Pracuje dzisiaj w projekcie MORE, pomaga innym. But they still live in the favela. Ale wciąż mieszka w faweli. She tells me that every now and then when there's police coming in, the drugos come with the guns and they get there out their home, they have to sleep somewhere outside because they can overview the hills from there. I mówi, że za każdym razem, kiedy policja wjeżdża do faweli, to szefowie narkotykowi wypędzają ich z domu, bo tam mają dobry punkt obserwacyjny na fawelę. She says, even if she's 8 years in the MORE project, in the favela, she has big problems with the guys and she doesn't want to tell me what it's exactly or not. Powiedziała, że chociaż od 8 lat, chociaż zawsze była w projekcie MORE, to cały czas ma problemy z facetami w faweli, nie chciała wchodzić w szczegóły. This is a freaking place down there. Jest naprawdę szalone, beznadziejne miejsce. And Sergio and his people, they are there getting these children out of the favela in those safe places where they can take a shower. Sergio i jego ludzie zabierają dzieci z faweli, miejsca bezpieczne, gdzie they learn love. Się umyć, zjeść, nauczyć miłości. It is so freaking real, you have no idea. To jest tak niesamowicie realne, że nie mieści się to w głowie. Last thing I want to say, I decided, because here's the thing, after the end of the takeoff program, right? Po końcu tego projektu takeoff, przy 17 latach. Basically the MORE project is over and then they have to get a new life, you know? Kończy się projekt MORE i te dzieciaki muszą znaleźć nowe życie. And I asked Yoni in that case, because she went through the whole thing, her mindset already changed, she understands there's a different life than favela. Więc zapytałem Yoni, bo ona przeszła przez cały projekt, ale wie, że jest inne życie, wie, że są inne modele życia. And I found out how much would it be in order to help that family to live outside of the favela to that she can focus on her studies and that she can build a life. Zapytałem, ile by potrzeba, żeby mogła prowadzić normalne życie rodzinne, iść na studia. And I wish I could tell you so much more, but the only thing I'm going to tell you now is I decided with a few people that we are going to help her and that she can live in a different place as a start of a new program that calls Sponsor Family. Już chciałbym wam powiedzieć więcej, ale już króciutko ustaliliśmy z kilkoma innymi osobami, że pomożemy jej, pomożemy innym ludziom zacząć nowy projekt dla rodzin, dając im możliwość życia w inny sposób, studiowanie i tak dalej. When I told her, listen, it's not, I want to get to the point here. When I told her, I said, Yoni, we're going to help you. And she's like, what? I'm like, well, we're going to help you to not live there anymore. She started to cry like I've never seen a person crying in my life. It wasn't just a tear, it was flushing out 17 years of pain and hurt. And it was like, see, here's the point. For her, it was like an angel coming in her life to change something. And you all can do the same thing, and I'm going to tell you right now how you can do it. Kiedy ja powiedziałem Yoni, że mamy taki pomysł, chcemy ją zabrać z faweli, będziemy ją sponsorować, ona wybuchła płaczem. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaki to był płacz. To było zmycie z siebie jakichś 17 lat. To było jakby anioł się tam pojawił, osobiście ją stamtąd wyrwał. You know, this is a big thing, because it's our home, it's a bigger investment. But here's the thing, what you can do, and I need to tell you this, it's so crazy. To w jej przypadku była większa inwestycja, to chodziło o dom i tak dalej, ale co wy możecie zrobić, żeby pomóc takim ludziom? When you go in the MORE project, these people come and they ask you, Padrinho, Padrinho. Kiedy idziecie do projektu MORE, ci ludzie proszą was, Padrinho, Padrinho. What they want to know is, can you sponsor me? To jest pytanie, czy możecie mnie sponsorować? And then I understood what it means to them. Dopiero zrozumiałem, co to dla nich znaczy. These children, it's not about the, what is it, $25 when you sponsor a child a month. This is 17 euros for us a month, okay? 17. You don't go to Starbucks once and you have it, okay?
to jest dla nas 25 dolarów, 17 euro, co to jest? To raz można iść na kawę, tak? Mniej. For the child, there is somebody that I don't know that loves me. And this rocks their world. It changes everything. There's a person they don't even know me, but they love me. I'm worth it. I'm loved. It's crazy. Wiecie, co to oznacza dla tych dzieci? Dla nich to nie są żadne pieniądze. To jest znak, że jest ktoś na tym świecie, gdzieś daleko, kto nawet mnie nie zna, ale mnie kocha. To jest jedna taka osoba na świecie. I to przewraca ich świat do góry nogami. To jest coś takiego. So, and that was presentation, that as a team here, that we have the potential to realize our life and understand we have our problems and our backs to pay and our bills to pay. But as a team, we can change something which is so beautiful, I wish you could see it. Więc chciałbym na koniec prezentacji powiedzieć, że my tutaj, jako zespół, wszyscy, mamy swoje problemy, mamy swoje ciężary, rachunki do zapłacenia, ale możemy zrobić tak wiele. I chciałbym, żebyście wszyscy mogli być tam i to zobaczyć. Okay, so here's what I want you to do. I'm going to go upstage now, and they're playing one video. Only the second video, please, the first one. We don't have no time. The second video, please. Więc teraz zajmę scenę, chciałbym poprosić o drugi film, tylko drugi, na pierwszy nie mamy czasu. And I want you to do two things. Chciałbym, żebyście zrobili dwie rzeczy. After you think, well, this presentation was really good. Po tym, jak już pomyślicie, że ta prezentacja była naprawdę świetna. I want you to take two decisions here. Chciałbym, żebyście podjęli dwie decyzje. Number one, decide that you're going to live your dream in this company. Po pierwsze, zdecydujcie, że spełnicie swoje marzenia w tej firmie. That from now on, give your past, you're ready to pay the price to get what you really want. Od dzisiaj porzucacie przeszłość, wybaczacie o sobie i zapłacicie cenę, żeby osiągnąć to, co chcecie. Because you can. Bo możecie to zrobić. Trust me. Zaufajcie. And the second thing, a druga rzecz. I want you to sponsor a child. Chciałbym, żebyście zasponsorowali dziecko. Just one. Tylko jedno. If it's too much, go two together and together you sponsor one. Jeżeli to za duże pieniądze, zbierzcie się w dwie osoby i razem zasponsorujcie. It's going to bless your life. To będzie błogosławieństwo dla waszego życia. Some people are afraid, oh my God, and I have to write them all the time. Niektórzy się boją renty, ja potem będę musiał do nich pisać ciągle. Don't worry, they will write you. Nie bójcie się, oni do was będą napisać. Don't worry for anything. Nie bójcie się o nic. Just take this sheet, fill it out and give it up to the reception. Po prostu weźcie tę kartkę, wypełnijcie formularz, oddajcie w recepcję. This is so important. Giving is the biggest part of our culture in Monami. Be a part and take a part and do this. Okay? To jest najważniejsze. Dawanie jest częścią naszej kultury w Monami. And the front here, you have on the seat, you have that. Even for the leaders, they don't do it. Start doing it, please. Widzę, że macie to na waszych krzesłach. Liderzy, was też proszę, żebyście to zrobili. And if you do not have the sheet, you can ask Dietmar or at the reception out there. They're going to give them to you. Do not go home before you do that, please. Jeśli nie macie formularzy, zapytajcie w recepcji lub Dietmara, oni wam to dadzą. Proszę, nie jedźcie do domu bez wypełnienia tego. All right, thank you so much for your time. I know I was over time. Bardzo dziękuję za wasz czas. Przepraszam, że przeciągnąłem. And I want you to enjoy this video and see these beautiful children, how they sing We Are the World. It's amazing. And I just want to see how many in this room here already sponsor a child. I want you to stand up, please, and give a huge applause to these people. And those that decided right now, I'm going to do this today. Please stand up. Proszę o wstanie wszystkich, którzy już kogo sponsorują. Stand up. Thank you so much. You're amazing. Bardzo dziękuję. Jesteście niesamowici. Thank you very much. And have a great day. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
niesamowite. Just to close on this, I want to show you one thing. Chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać. You know, Yoni, the one girl from the Mo Project, she got a little phone from the Mo Project to help organize. Yoni, ta dziewczyna, o której mówiłem, dostała od projektu Mo telefon, żeby pomóc w pracy. It's an old phone, but she has WhatsApp. To jest stary telefon, ale działa jeszcze. And I sent her a message the other day from a meeting, and I said, hey, we're all here, we heard your story, and we're all going to help you now. Kiedyś wysłałem jej jakoś niedawno SMS-a, że słuchaj, my tutaj jesteśmy na spotkaniu, wszyscy będziemy ci pomagać. And you're going to have a ton of new sponsored tithes coming in now. Będziesz teraz miał mnóstwo sponsorów na dzieci. Listen to what you sent me back. You have to hear this. Posłuchajcie tego, co ona mi odesłała. Musicie to usłyszeć. Jak to działa? Zobaczmy. Że powinienem przez jeszcze 10 minut powiedzieć o tym naszym 90-dniowym wyścigu, biegu. So first of all, I need to know who this room is really ready, I mean, who is willing and ready right now to completely make a shift in your business and to make it explode right now. How many really want to right now? Naprawdę gotowy, żeby dokonać rewolucji w swoim biznesie dzisiaj? Okay, about 3 of you? No. Wow, now it's everybody. Okay, perfect. So we did. Nice. So, okay, so here's my question to you. Więc to moje pytanie do was. If you would have followed yourself around for the last 4 weeks with the webcam. Gdybyście przez najbliższe 4 miesiące oglądali siebie na kamerze. And you would have to give yourself a grade on how much percent did you give in order to achieve your dreams. I gdybyście mieli przyznać sobie ocenę. Jaką byście sobie dali za to, co zrobiliście, żeby osiągnąć swoje marzenia? How much percent did you give yourself? Ile byście sobie dali procent za ostatnie 4 miesiące? You know, did you wake up early in the morning because you want to pursue this vision, or did you kind of like sleep in? Czy wstawaliście rano, żeby pracować nad osiągnięciem tej wizji, czy przespaliście? When you had a lunch break at your job, did you take that lunch break and had a prospect sitting with you at lunch? Or have you kind of wasted that hour? Czy podczas przerwy obiadowej w pracy wykorzystaliście to, żeby spotkać się z jakimś kandydatem, czy zmarnowaliście? When we talk about the 90-day run, here's the main question that I ask myself. To jest najważniejsze pytanie, które sam sobie zadaję, pytanie w kontekście tego 90-dniowego biegu. If this dream goal is really so important for me. Jeżeli ten cel, te marzenia są dla mnie tak ważne, naprawdę. If this vision, what I want to be, is really everything for me. Czy ta wizja, kim chcę być, jest dla mnie naprawdę wszystkim? Why did I never, ever, ever, if I'm totally honest, give it 100% of my effort? To dlaczego nigdy do tej pory nie dałem z siebie 100% wysiłku? Do you know the difference between 99% and 100%? Wiecie, jaka jest różnica między 99 a 100%? How much is the difference? Ile wynosi różnica? The difference is 100%. Różnica to jest 100%. The difference is not 1%. To nie jest 1%. Stand up real quick, I want to show you something, it's amazing. Wstańcie, chciałem wam coś pokazać. And now I want you to sit down, but wait, sit down, but only 99% sit down. Don't sit down 100%. Let's try that really hard, let's sit down. Teraz proszę siadamy, ale tylko 99%. Proszę prawie usiąść. Come on guys, sit down, almost, do not shut. Proszę usiąść 99%. Give everything, but nie do końca. It's 99%. 1% na trzesło. Okay, come on, get up again. Dobra, wstajemy. Okay. How many of you don't like these games?
To znaczy, I, to nie I hated them, but now I'm here and I can do that. Wiecie, ja nie nienawidziłem takich zabaw, ale jak jestem po tej stronie, to mogę robić. Just do it one more time, I promise you, last time. Sit down 99%. Jeszcze raz, 99%. 99% as a team, everybody, we can only do something as a team. 99% is good. We are working hard, right? Are we not working hard right now? We're working freaking hard. Okay, get up. Dobra, wstajemy. But it's hard. Ale ciężko, prawda? I figured out 99% is freaking hard. 99% to strasznie ciężko. One last thing I ask you to do. Ostatnia rzecz. Just sit down. Usiądź. I see the habit. Listen to this. This is how some of you sit down. Like this. Niektórzy z was tak siadają właśnie. No, sit up one time. Jeszcze raz stajemy. Okay, I want you to listen to the words. Just sit down. Po prostu usiądź się. Isn't that much easier? Nie jest prościej? There was 100% distraction-free sit down. Było to 100% normalne usiądnięcie. Po prostu będziemy usiąść. You know what? You want to go gold? Chcecie się zestarzeć? You want to go bronze? Chcecie osiągnąć poziom złota? You want to go ruby or diamond? Rubinu, diamentu? Just do it. Po prostu zróbcie. I'm not kidding. Just do it. I nie żartuję, to trzeba po prostu zrobić. 100%. Na 100%. Everything you focus 100% of your enthusiasm, your willingness, your excitement, your focus, you're going to get it. I promise you. Za każdym razem, kiedy na 100% coś chcecie i dajecie tego pracy, entuzjazm, wysiłek, to dostaniecie, mogę wam to obiecać. Of course, there's another life outside of Monavia, understand? Oczywiście jest życie poza Monavia, jasna sprawa. That's why we cannot live like this. Możemy tak żyć cały czas. But we can do it for a condensed period of time, could we? Ale przecież mówimy, tak zrobić przez jakiś określony czas. What if I told you you can make it an exponential explosion within 90 days? But what if I told you that it was possible to get an exponential explosion in just 90 days? Co by się wydarzyło, gdybym powiedział wam, że w ciągu 90 dni może być niesamowita eksplozja w biznesie? That's 3 months. To tylko 3 miesiące. Many of you have been much longer in the business than 3 months. Wielu z was jest w tym biznesie dużo dłużej niż 3 miesiące. I found out if you really decide, okay, for 90 days, just once, I'm giving 100% and 100% only, you are having a result that is breathtaking. Mogę wam powiedzieć z doświadczenia, że jeżeli na jeden raz, na jedne 3 miesiące z życia, zdecydujecie się dać każdego dnia 100%, to wasz sukces po prostu będzie powalający. It's kind of like, you need to tell your family if it's important, because if not, they think you're completely crazy after this weekend. Musicie powiedzieć swojej rodzinie. To jest ważne, żeby ich poinformować, że myślę, że całkiem zwariowaliście po tym weekendzie. Swoje drogi nie takie znowu szczęście. I have a question. How many of you have a partner, spouse, or boyfriend, or girlfriend that doesn't really support you in your business, that is like, oh, why do you still do that one of these things? Ilu z was ma męża, żonę, chłopaka, dziewczynę, którzy was nie do końca wspierają w tym biznesie? Nie podniosą rękę. Ci, którzy się nie czują do końca wspierają. Sporo ludzi, proszę się rozejrzeć. Okay. Do you know what I found out? Do you know what I found out? Wiecie co odkryłem? God first, family second, one of you third. Do not get rid of your spouse. She loves you, he loves you, you love them, okay? Wiecie co? Pamiętajcie, na pierwszym miejscu Bóg, na drugim rodzina, na trzecim ona nie jest. Proszę żadnych rozmowów. Maybe your spouse just loves you so much that he or she is sick and tired of seeing you crawling around or having results. Ale być może wasz mąż, wasza żona kocha was tak bardzo, że już nie mogą znieść patrzenia, jak się męczycie, jak się mordujecie, czekając na wyniki. Just maybe, which is that they say, man, it hurts me. He has all these goals and dreams and he doesn't do it, he doesn't achieve it. Może ich po prostu boli, że macie marzenia, macie cele i nie możecie ich osiągnąć. What if you go out now for 90 days and you go like, okay, this time I'm going to give it 100%. A co jeżeli dzisiaj byście zdecydowali się na te 3 miesiące i powiedzieli, tym razem to będzie 100%? You don't need to do anything different than you did before. Nie musicie robić nic inaczej niż wcześniej. Follow the exact system your teacher, your leaders teach you. Idźcie za tym systemem, jakim nauczyli was liderzy. But do more of the income producing activities period every day.
ale róbcie każdego dnia więcej czynności, więcej działań przynoszących dochód niż kiedykolwiek wcześniej. Let me tell you by the words of Chuck Norris. Odpowiem słowami Chucka Norrisa. How many calls should you do in 90 days? Ile telefonów powinniście wykonać w ciągu 90 dni? All of them. Wszystkie. All right? Jasne? That's what I'm saying. O to mi chodzi. Everything you do focus on the growth of your business and helping your people, period. Macie się skupić tylko i wyłącznie na rozwinięciu biznesu i na pomaganiu swoim ludziom. Kropka. It is not something everybody has to do. It's just for those of you that are sick and tired of being sick and tired. To jest nie dla wszystkich. To jest tylko dla tych, którzy mają już serdecznie dość tego, że mają serdecznie dość. For those of you that want to come on stage, that want to get that trip, that want to go with us for a while, that do not want to watch the pictures. Chcę, żeby to byli ci ludzie, którzy chcą być tutaj z nami na scenie, którzy chcą osiągać najwyższe rangi, jeździć z nami na wyjazdy, a nie oglądać to tylko na Facebooku. 90 days, can you do it? No TV. 90 dni, bez telewizora, dacie radę? Ktoś tam się zdziwił, że ja to mówię na poważnie. No cinema. Żadnego kina. When I did my 90 day run, I wasn't even having a private text message on my phone. Wiecie, że kiedy ja przychodziłem swoje 90 dni, nawet jednego prywatnego SMS-a nie wykonałem. If somebody called me, hey, do you have time to meet and have a drink? Jeżeli ktoś dzwoni, pytał, czy mam czas, żeby się spotkać, się napić razem. Listen, I'm on a run here for 90 days, I have something spectacular to accomplish. We can meet if I can show you the business, if not, please call me back in 90 days. To ja odpowiadałem, słuchaj, mam coś naprawdę niesamowitego, teraz znaczy 90 dni, muszę się na tym skupić. Co, jeżeli chcesz się spotkać, pogadać o tym jako biznesie, dobra, jeżeli nie, nie mam czasu. On my mailbox, it says, thank you for calling. I'm actually right now on a mission to, or on a very, very intense project of my business. If it's business related, I'm going to call you back quickly. If it's not business related, please understand, I'm going to call you back in 3 months. Na mojej skrzynce mailowej była taka automatyczna odpowiedź. Przepraszam, teraz pracuję nad bardzo pilnym, intensywnym projektem biznesowym. Więc jeżeli to jest sprawa biznesowa, odzwonię natychmiast. Jeżeli nie, odzwonię za 3 miesiące. I found out there is a life after 3 months still. I odkryłem, że po tych 3 miesiącach ciągle jest życie. TV. Ciągle istnieje telewizor. There is still cinema. Kino. It's amazing. Niesamowite. They wait for you. Oni na ciebie czekają. If you do something in 3 months, they don't understand. Ale w ciągu 3 miesięcy robisz coś, czego nikt nie rozumie. They don't understand how I could jump from a diamond to a white diamond. Nie zrozumieli, w jaki sposób mogłem tak szybko skoczyć do Arabii Białego Diamentu. A wcześniej byłem opłacany na poziomie złota. Niesamowite, co? And I did that again. I zrobiłem to drugi raz. But it's not for me. Ale nie na mnie. I'm not at all saying, look, I'm great, I'm not that type of person. Nie chcę, żebyście patrzyli, jak jestem wspaniały. What I want to tell you is, what if as a team we would do that, we would overtake Europe? Ale pomyślcie, co byście mogli zrobić. There is no out there doing that. Żadna inna firma tego nie robi, bo mogliśmy pobić całą Europę. There is no team out there that is so committed. They are not doing that. People are lazy. Nie ma takiego zespołu drugiego, który by coś takiego robił. Ludzie są to zbyt leniwi. They want to feel good while they grow. Chcą się jednocześnie czuć dobrze i rozwijać. You cannot feel good while you work your ass off. Jak pracujecie nie wiadomo jak ciężko, to nie można się czuć dobrze. I don't know how to translate that, huh? But the point is, you can be excited. Ale wiecie co, na końcu można czuć entuzjazm. Okay, last thing on that. If you have a daytime job, okay? Ostatnia rzecz, jeżeli macie codzienną pracę. Here's how your 90 day run looks. Tak wygląda wasz 90-dniowy bieg. You go to your work for 8 hours. Idziecie do pracy na 8 godzin. You come home, you kiss your family, and you work your business another 8 hours. Wracacie do domu, całujecie rodzinę i pracujecie nad tym biznesem kolejne 8 godzin. And then you sleep. Potem śpicie. Because you need it. No, trzeba. Okay? If you're full time, jeżeli pracujecie na pełny etat, my rule from 8 o'clock in the morning, moje zasady od 8 rano, start my business, zacząć biznes, so waking up at 6, więc o 6, so that I can eat and take time for myself and pray or whatever you do, okay? Wstać o 6 rano, żeby zjeść, umyć się, pomodlić, czy co tam robicie. And then from 8 in the morning till 12 at night. A potem od 8 rano do 12 w nocy. Here's what I found out about 16 hour days. Około 16 godzin dziennie.
Many people talk about it. Wielu ludzi o tym mówi. Almost nobody ever did any of them. Ale prawie nikt nigdy kogoś takiego nie spotkał. I promise you the second day of my first night in heaven. Obiecuję, mogę wam przysiąść, że drugiego dnia. I thought there was already a month that went by in just 2 days. Miałem wrażenie, że po 2 dniach minął jakiś miesiąc. You wouldn't believe how much time is in one day. You cut off everything else and you have 16 hours. Nie wyobrażacie sobie, ile czasu się odkrywa w każdym dniu, jeżeli odetniecie się od wszystkiego, skupicie na jednym. It's unbelievable. To niewiarygodne. If you do 100%, jeżeli robicie na 100%, one time only, tylko raz, every day, każdego dnia, it's about redeciding every day that today is going to be 100%. To jest każdego dnia nowa decyzja, że dziś będzie 100%. It's about having posted everywhere saying, am I really giving 100% right now? To są karteczki wiszące w całym domu. Czy naprawdę daje 100% siebie? It will seem like an explosion for the outside people. Dla ludzi na zewnątrz to będzie wyglądać jak eksplozja. Don't expect anybody to follow you. Nie oczekujcie, że ktoś za wami pójdzie. Nobody is so crazy just like you. Nikt nie jest taki zwariowany jak wy. But once you do, ale kiedy już to zrobicie, they want your result. Zobaczą wasze rezultaty. And they will say, well, if he can do so much, I can do a little bit more. I pomyślą, no jeżeli on tyle osiągnął, to ja zrobię trochę więcej. And then everybody says, well, we can do a little bit more. I potem każdy pomyśli, dobra, możemy zrobić trochę więcej. And then everybody says, oh my God, what's going on? I want to be in Portugal, or I want to be in Poland, or I want to be in Germany. All of a sudden, everything is so easy. A potem ludzie zaczną się zastanawiać, co się dzieje w Monawi Polska, Monawi Portugalii, Monawi Niemcy, czy gdziekolwiek indziej. And then you hit this little nasty animal called momentum, and then you push it all away. A potem trafiacie w to, co nazywamy momentum. Trzymacie i nie popuszczacie. That could be a way. I to jest sposób, żeby zbudować biznes. Okay, so only if you want to have an explosion in only 3 months. Ale to jest tylko dla tych, którzy chcą mieć taką eksplozję w biznesie. 3 miesiące. Many multi-billion dollar earners did that either consciously or unconsciously to build their businesses at one or two points in their life or their career. Wielu, bardzo, bardzo wielu multimilionerów coś takiego zrobiło w swoim życiu. Raz, dwa razy. Czasami nie do końca świadomie, jakby nie nazywali tego, ale w ten sposób to osiągnęli. Anyways, so that's a quick overview about the 90-day run. It's 100% intensity and trust yourself, you know what to do. It's nothing new, you need to know. You are equipped here 2 days with the most unbelievable training. Now it's about you being willing to pay the price, to go out there and to get your dreams and to show everybody that it's possible get degrees in this company. Thank you very much. It was a pleasure to be here. Have a great rest of the day.